Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym przedstawieniu teatralnym, właściwie reprezie przedstawienia teatralnego. Proszę Państwa, Skok z łóżka to sztuka, którą napisali sami nasi aktorzy w lekkim oparciu o scenariusz angielski w komedii pisarza. Jest to sztuka, która opowiada o wierności i zdradzie małżeńskiej, bo jak mówi przysłowie, droga cnoty jest wąska i śliska. Ja osobiście podziwiam naszych aktorów za odwagę, z którą podeszli do scenariusza, bo zobaczą Państwo tych naszych znajomych w sytuacjach, w jakich nie byli wydywani. Proszę Państwa, w imieniu aktorów, ale także wszystkich tych całego zaplecza, którzy dla Państwa dzisiejszy wieczór przygotowywali, życzę miłej zabawy i zapraszam na Skok z łóżka. To jest straszne, czego se dziś o człowiek w tej gazecie nie doczytał. To się nie chce wierzyć. Na ludzi się walą same katastrofy. W jednym miejscu ogień, tu zaś wielkowoda, a zaś kaj zindzi wielki wiatr. Nie do wiary. A na drugiej stronicy coś innego. Premier mo zaś nową kochankę. Jak on to robi? On za swoim wyglądem. Ja myślę, że to jest głównie tym, że on jest tym premier. Ale mi się to nie podoba. Premier, osoba znana przez wszystkich. Być by miał iść drugim ludziom przykładem, nie? Ale ludzie, podziwajcie się na sąsiadów, na ludzi we świecie. Dziś to jest ganz normalne. No przewód, coś to powiedział. No. Toś co je na tym normalne? No ganz normalne. Już se przedstaw, żeby bajdzie o kogoś i miała. Ja mówię o chłopach, że to jest jako ganz normalne, że se chłop ludzie jakąś tam kochankę. No nie? Także chłop może mieć kogoś i bokiem, a babka nie? Tak to jest dobre. To jest taki podwójny meter, co? Inaczej na chłopów, a inaczej na babki. No, ze swobodą to same. Swobodny chłop to jest kawaler, a swobodna babka? Staro, dziewka. No, a teraz to same. Chłop może mieć kogoś i bokiem, to jest normalne. Jeszcze se mu zalotnik mówi. A o babce, jak mu kogoś i bokiem, tak se mówi jak? Że to jest pyteczko. Tak jak rzekł przed chwilą mówić, mnie się takie nowe znajomości nie podobają. Karol, ale jak je piękno. Tak, on je świnia. No. A ku temu jeszcze bogato. Tak, je duplowano świnia, tak? Bo do takich rzeczy by w ogóle nie musiało dochodzić, gdyby ludzie mieli do siebie więcej czasu. No moje słowa. Pomówili ze sobą, że wyszli kaj na spacer, do lasu. Słyszysz? No. Do kina, do teatru, aby mieli po tym o czym mówić. No. No. Albo na przykład my z Karolem jadymy przez weekend na pokusę. No kaj jedziecie? Do kąpieli. No wy se mocie. Procedury, masaże. Wieczór potańczyć. A potem? No, w nocy, jeśli se zasłuży. Baraba. Fajne, Karol, to mu powiem. A jak ujedziecie? No, pociągiem. A. Tak je wygodni. No pewnie. Bez stresu. Proszę cię, w tych, na tych autostradach, w tych korkach stoć. Możesz, prawdę. No, chwolem wam to. Ale my se z Robertem też musimy pochwalić, że my też byli w kąpielach. Ja. My se też spoczli, coś my pooglądali, jak się znajomych my spotkali. A jedną celebrytę, pamiętasz? Kogo? Dyć tam był taki tym.
No, jak mu tam, taki ten, James Bond tam był. Julka, ten chłop miał do bunda tak daleko jak jo do Travolty. Ale, no. Nie rozumiesz. Ja nie wiem, co ty baby na tym Bondowi widzą. No co? Ty to je gang normalny chłop? No, jako ty? A jako jo? No. Moja to se dívá po bunda. Mě ti tam zase podobala tako blondinečka. Ty o tej umž mi ani ne... No, co? No, měla taky fajnou sukěnečka, takovou jak tam Marilyn Monroe, tak je tydli, tydli, No, to on chvolím, napravdě chvolím, to je děče. Super. Kava, herbata, albo jak zavše? U mě jak zavše. No, já sedím to samé. No, znači se, jak jedete preč na ten víkend, to služba mu volno? No, já se právě na to samé chtěla zpýtat, či tu bude volný kvartel? Já, služba mu volné v tom čase, bo u nás to už je od dovna tak zaprovadzone a v lepších rodinách to tak chodí. No, a povedzme se poprawdzie, jak nás nima v domu, co oni by tu robili? Dobra. To je fakt. Julka, pojď ze mnou obok do pokoju, pokořím ti tu novou sukně, co řekl jsem, kupila, abych tego mojego v těch kumpělách dobře reprezentovala. Jasně, pojď. Zostavíme tu chlopu pomluvit. Můžete to měnský zprávy měnce no, sobou. Pevně, no, pevně. Słuchaj, Karol. Jak jedziecie precz na ten weekend, a służba mu wolno, to mieszkanie jest wolne? To tu naprawdę żadnego nie ma? A co sąsiedzi? Mieszkanie jest naprawdę wolne, bo wiesz, sąsiedzi są daleko, bo widzisz, ogród mówi wielki. Ze sąsiadami nie ma problem, a tu jest tak spokojnie, jako spokojna dzielnica, tu się nigdy nic nie stało. No bo wiesz, pozwól na chwileczkę, podchodź. Znaczy się, jako prośba, jak jedziecie na ten weekend, jako precz, a mieszkanie wolne. A służba mu wolne. To szłoby pojczać tego mieszkania? No szłoby pojczać. No, to nie ma problem, szłoby, ale Robert, powiedz mi po prawdzie, na co ciebie je nasze mieszkanie, jak są moż tak fajnie zarządzone. Ja wiem, wy macie z Julią rocznicę ślubu, a ty chcesz zrobić taką nowy, inszy weekend, taką niespodziankę. No, wiesz, tu o niespodziankę by raczej nie chodziło, wiesz, bo ja by nie chciał, aby to Julka wiedziała. Wiesz, tu by szło taki, jak to nazwać, bardziej takie robocze spotkanie z jedną znajomą z pracy. Wiesz, a ja nie wiem, czy by to Julka zrozumiała. Lecz Julka jest chytro dziełka. Jakby ci to wytłumaczył, że idzie o robocie spotkani, to na to musi zrozumieć. Karol, czy ty mnie, naprawdę nie rozumiesz jako chłop chłopa? Wiesz co, jeśli tego ty nie chcesz zrozumieć, zapomnij co tu teraz mówił, a zostawmy tego. Nie, to... Tak teraz mi to doszło, Robert, gdyż to ja nie mogłem Julii zrobić, gdyż się już znamy telki roki. No, Karol, no, więc idzie o to telki roków z jedną babą. Więc to chce, Karol, jakoś i zmianę. Nie smol mnie, więc ja już też telki roki z jedną babą, a między nami. A więc to
idzie, to furt idzie. Ja, czy rano, czy południe, czy wieczór, jak to przyjdzie, tak to idzie. Ty, Robert, ale jeśli już chcesz coś takiego zrobić, są hotele przecani. Karol, normalnym rozumem, kiela je ludzi na hotelu. A co jak mnie tam jakiś znumy podko, pozną mnie, no to by był Brusel. To nie. Robert, mówim ci, nim. To jo nie mogłem zrobić. Posłuchaj, widzi o Julkę, mogę odyszać złotem. Wszelakimi modnymi cuchami, co, na co się ta działka nie wspomni? Ja? Po samą. A poza tym, widzwech jeszcze nie ma taki stary. A, mój formę. Ja? A, porozmyślę się to jeszcze, ja? Twojej formy ci gratuluję. Można aj kapkę zazdrościem, ale nie. Tu na tym miejscu ci mówię. Ja to Julii nie mogę zrobić. Nie. Chodź wej se, Julka. To są te moje nowe szaty, kiereżek se wczoraj kupiła. Co? Spróbuj. Fajny materiał, co? Nie gniecie se. Aj, nie masz orski, fajny. Nie, nie. Nie. No. Strasznie to moż piękne. Nie? Ten kolor, ten fason. La tak France. Ci to pasuje. Ty, ale teraz se tak na ciebie dziwu. Wiecz to moż strasznie długi. Czy se teraz taki nosi, toż... Ale... Toż podziwej se na mnie. Wiedzieś je młodo, zgrabno, nogi moż piękne. Czemu se nie porządzisz co krótszego, co? Przeca Karol zna moje nogi. Ale nie, jedny Karol je na świecie. Nie musisz se pokazywać jedny Karolowi. Ty, słuchaj. A jak kajsi idziecie na jakiś spotkali albo wieczorek, tak możesz se pokazać a innym, nie? Ty. A tak między nami. Karol teraz nie słyszy. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że masz inny Karola. Jak to myślisz? Jasne, że mam inny Karola. Ale ty, tyś nie ma normalno. Tyś dzisiaj już nie ma słusznej rodziny, słusznej pary bez takiego... wiesz, no, rodzinnego przyjaciela. Dziś się okaże, że ma kogoś i bokiem. To utużuje małżeństwo. To jest wręcz taką moralną powinność. Co ty mówisz? No co? Ja jestem w szoku. Ale... Deć mi raz rzecz odjęło. Ja tego nie będę ani posłuchać, ja tego nie chcę ani rozumieć. To raczej będę nienormalno, ale bierno. Ale słuchaj, wobec ty mu nie musisz rozumieć, ale no pojď tu, mnie na dziś wystarczy, jak mi pojczasz klucze od waszego mieszkania. Klucze? Od mojego mieszkania? No, na co, po co? Ale wiesz, jak se sprawy mają, wyjdziecie precz do kąpieli, służba będzie miała wolne, no tak tu będzie wolny kwartyr. No, a my by skorzystali z waszego mieszkania, rozumisz? Ale idź, ty i Robert. Ale co tu pleczesz z Roberty? Jo, cały czas mówimy o Filipowi. Filipowi? No. A co to jest za Filipa? No to jest mój Filip. Filipek, taki jeden misiek. Aha! To jest ten nowy członek rodziny, ja? Tak, jakby... Tam moralna powinność. No już ci zaczyno świtać. Tak co, sprawa załatwiono? Ni. Kategorycznie ni. Ale Ani, on jest taki romantyk. Poczekaj, ci pokażę, co mi napisał. On mi list napisał. Poczekaj. Ja to... Mnie to nie obchodzi. Mnie ty... twoi rodzinni przyjaciele nie obchodzą. Ja se na to muszę napić. Se napij, no jak musisz. Jeszcze jedną kopnię. Naloć ci też? Jo nie piję, bo jo chodzę na jogę. To jest dobre. Jogini bożatka nie mogą pić, ale za to mogą być niewierni. Ale brawo, to ma logikę. Ale nie pleć tu dwóch rzeczy razem, to z tym nie ma nic wspólnego. Tak co będzie z tym mieszkaniem? Nie,
Jerzek ze zasady przeciwko nie wierzę. Ale dzierż se tych swoich zasad, ale pojdziej mi ty klucze. Co ja powiem Karolowi? No nic, nic mu nie musisz mówić. On o niczym nie musi wiedzieć. Jak wy se wrócicie z kąpieli, to już nie będzie ani noga. Mnie by w ogóle nie przyszło do głowy ciebie wciągać do moich przygód. Także ty też jak Simoś? No pozwól, ani ja, ani Karol. Ludecki wiedziała, że ten twój Karol to nie ma żaden Don Juan. Całe szczęście. Chodź se siedlić, a posłuchaj, co mi ten mój Don Juan napisał. Chodź, chodź. No to, że je ciekawą na te bajki. Moja Juleczko, moje szczęście jedyne. Te, co? Ja bajka. Ty mi zazdrościsz. Strasznie. Widać. Twoje oczy są jak leśne źródełka. Kaj on mył oczy. Twoje usta jak słodkie maliny. Twoje włosy jak kolorowy sen. Olo, ale przestuń już twoje nogi. Dość! Ja prawiła, że tego nie będę posłuchać. Ale to... Powtarzam, nie będę. Nie, nie, ale nie, ty, kategorycznie ale, nie. Ale wiesz, nie, co ty... Dość. Stało się co? Nic nie stała. Nic, to się słyszy. Julka mnie prosiła o pomoc. Chcę pożyczyć kapelusz. Suknię. Suknię. No, to nie ma problem, nie? Ty jako dobra koleżanka z Julii pomożesz, nie? Ja pomożę. No tak, chyba mi nic niższego nie zostanie. Będę musiała. No, wyście ja. Są koleżanki, nie? Ty najlepsze! Ja idę jeszcze za Robertem, bo też mnie coś i pytał, coś i pomóc. Ty też pójdziesz pomóc. Robert. Pójdź. Nie podoba się mi to, co robisz. Nie ale... Kolega. Król Alfred. Wielki, co? Je dobré, že ti naši pojechali. Ale ty cigara, mu pan, fajne. Wszystko tu mają takie fajne, miękutki. Łóżeczko z ogóweczki, pierzinka. A cały weekend będę mieli tak leżeć, a leżeć. A nie będę mi nic zrobić. Alfred, tyś to tak fajnie wymyślał. Głównie, że my tu są sami a spowiem. A strzelaj mi se szampana. Strzelaj. Poczekaj, szampana se nie chumina, a potem popróbujemy z pańskiego. Ja, pańskiego. Też mi nali. A do pełna. Co robisz? Do idzie. Greta, góry pod łóżko. Góry. Tak, to fajne. A widzisz, że cała? Ja. On był taki romantyczny, widział go cały na pamięć umiem. Twoje oczy są jak leśne źródełka.
ale nie uwierzysz, jaki było ciężki zyskać klucze od tego mieszkania. Poczekaj, ta ciotka ci nie chciała pożyczać klucze? No na koniec ja, ale furse na coś i pytała, w ogóle ty mu nie rozumiała. Szkoda mówić. Wiesz, jak ten mój Robert jest ostatnio furt w robocie, to są same spotkania, rauty, akcje. Ja se wobec nie wszymo. No, wszymnie se mnie, nie jak coś i potrzebuje. Cały żywot z nim to już jest taka rutyna. Ale dzisio, dzisio to jest co innego. Dzisio my tu są razem. To wiesz. Ja se już na ciebie tak cieszyła. Ty się cało moja. To nie cało. O, niechali tu coś lepszego. Łóżko nagotowane, flaszka na stole. To jest serwis. A to się zdało, że mi Anna tych kluczy nie poruszą. I sto rozum dostała. Ty nie jej chłop kurzi łóżku? Bo tu jest czuć tabaka. No co ja wiem, tak Karol w łóżku nie kurzi, ale masz prawdę, że to tu jak się nawuniane. Miśku, domy se po kieliszku? No, teraz se domy po kieliszku. No. Au! Tyś coś ci powiedział? Jo? Jo nic. I to se mnie coś zdało. I to ja. Tak, na nas. Na dzisiejszy wieczór? To uwidzisz. Ada! To nie ma każdy dzień taka okazja. A to tu fakt, żadnego nie ma? Nikogo. A co służba? Służba wolna. To załatwi. A co ta twoja Julia? Julia, Julia, ciągle ta Julia. Julik mówił, że wie w robocie. Jako zawsze. No, wiesz, abyś se o mnie co nie myślał. I o nikiedy ani nie myślał. A, ja, wiecą, a i przeca, im krzeczyć ci ciała, co? Ja już se na ciebie tak cieszył. Ja też. Kaj mam tam sypianie. A ja se kupiła nowe pudełko na dzisiaj. No, super. Ja myślę, że bez prorełka to będzie jeszcze lepsze. Hop, 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 rararar. Au! Hop, 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 rararar. Jako moja wina? Jako? Czy ja za to mogę, że koleje strajkują? Ja! Bo furt czytasz te swoje gazety. Le Monde, Time, Die Welt. Na każdej stronicy o tym piszą, że prawie dziś o cugi nie jadą. Proszę cię. Wiesz, jak se na ten dzisiejszy dzień tak radował, że na to zapomniał, no. A gdyby ty żeś też czytała inne gazety z tą Julią, nie imię o tej modzie, a o tym, jak se ty szaty szyją, ja? Byś aj ty o tym mogła wiedzieć, co ci. A ty, co się stało takiego? Co się stało? No, pojadymy jutro. No, co? Słyszysz? Pojadymy jutro. Ja słyszę. Pojadymy jutro! Czemu tak wrzeszczysz? Sama nie wiem. Karol, ja mam pomysł. Co ty na to? Wyskoczymy teraz do tej naszej ulubionej francuskiej restauracji na kolację przy świecach, co? Ten francuski szampan, te bąbelki nam będą uderzać do głowy. Te ślimoczki w tym pikantnym sosie. Frutti di mare, lanyże, pycha, palce lizać, co? Nie. Jak już je w domu, tak tu zostanę. Bo myślę, że chociaż Alfred a Gretka nie są w domu, tak coś i do zjedzenia se nudzie. A
Dobry kieliszek, tyltuje zawsze. Duszce też? Nie. Lumce są. My darling, Jose to rozmyślił. Chodź, chudymy na tą wieczerze do tej naszej francuskiej restauracji. I o ci ten wieczór wynagrodzę. Karol, Jose tak cieszył, że zmienił zdanie. Chodź, idziemy. No, i pojademy jutro. Ja pojadę. No tak więc, tak jutro. Jaką jutro? No, słyszałaś. Pojadą aż jutro. Tak jak to dzisiaj nie wyszło, przyjdziemy za jutro? Tak, dobra, tak. Może się to jutro będzie. To było ochup. Józef myślał, że mnie w tej szafie ściśnie. Ani nie mówte, że je cało spocono. Skądżech miał wiedzieć, że ty koleje dziś o nie pojadą. Moje nerwy. Ani tam dychać nie szło. Ci stoloże za gówno stoją. Taki ty małe szafy robią. Że tam normalny człowiek nie wlezie. Dobrze, że my se tam nie udusili, ale raczej już pojďme, aby tu zaś dusi nie přišel. Pojď. Tak pojďme. Julinko, ale już jak słyszał, že kolejové už jutro jadu. To už... Oni jutro pojadu. Miśku, ty myślíš jutro se tu zaś spotkać? Myślíš, že już by to vyšlo? Nareszcie? No jasné. Jeny, aby tu fakt doši nie wpadnył, że? Bo to już by było fopa. Fo... co? Nie, uvidíš. Jutro już to wyjdzie. Ty a ten twój chłop cię puści z chałupy? Jo, zaś to si wymyślim jako dycki. Takže jutro zaś tu o tym samym czasie. Ja jutro. A pójdźmy raczej, tu zaś doši w kuzi. Poč. No tak to by mi mieli. Gretka, pój. Co to było? Kto to był, a co tu robili, Alfred? Kto może mieć klucze od tego mieszkania? Ty mu rozumiesz, kurczę, Beli, musisz lepiej skludzać, bo... Wobec ty mu nie rozumiem. Dwa głosy mi były jakieś powiadome, ale podle nóg, że kto w ogóle nie poznał. A my se myśleli, że tu będzie spokój cały weekend. A tu se robią takie desperactwa. Teraz... A to jeszcze ten strajk na kolei a ci nasi se wrócili. A ty se myślisz, że państwo o tym wie? Że to oni im dali klucze? Gdyż tu były dwa pary, cztyżo ludzie, osiem nóg. Nie wiem, w ogóle z tym nie rozumiem. No i co teraz? Co teraz będziemy robić? Głównie, że teraz już są wszyscy precz. A my mamy wolno, nie? Teraz.
Teraz to poskrudzumy, pościlumy, niż tu zaś do się wkurzy. Dziękuję. No, w dzisiejszej porannej gazecie piszą, że strajk się już skończył. To jest dobrze. Możemy jechać. Podać co jeszcze? Kawa, herbata, albo jak zawsze? U mnie jak zawsze. Alfredzie, proszę wróć, s'il vous plaît. Jakżeście się w ogóle dowiedział, że my są w domu? Był już wieczór wczoraj. Aha, no to... Widział, że w państwa oknach światło. Myślał, że złodzieje. Także wstąpił, ale słyszał, że państwa głosy. Wiedział, że rano będzie potrzeba kawa, herbata albo jak zawsze. Masz wolno, możesz iść. Ale dobrze, że jak wybrała, co? Szykowny, staruse, inteligentny, kulturalny, elegancki, przystojny. Po prostu klasa. Dziękuję, Alfredzie. No, naprawdę muszę ci powiedzieć, żeś dobrze wybrała, bo Alfred, ty miał zawsze jak najlepsze referencje. Ja. Ale muszę powiedzieć, że aj Gretka jest usłużno, szykowno, aj piękno dziełka. No, kochanie, okierej nam ten pociąg dzisiaj jedzie. Ale... Mamy czas, dopiero przed południem. Mm-hmm. Tak, wiesz co? Skoczę do firmy. Załatwim porę telefonów. Jakieś i papiery. Dobra. Ale nie bój się. Przyjdę tak, abyśmy ten pociąg bez problemu ścigli. Mam nadzieję, że zdążymy. No. Kajo, mam ty papierska. Dobra. Twoje oczy są jak leśne źródełka. Twoje usta jak leśne maliny. Anna! Anna, co to jest? Kto to pisał? Do kogo to pisał? Co ci se stało? Czemu tak krzyczysz? Jako krzyczysz? Co to może? No to jest list miłosny, a w naszej sypialni. Anna! Co? Tyś mi je niewierno. Wiedź o to tu widzę. Mąż. Usta, jak maliny. Mąż, Sherry, jak se możesz myśleć, żeby ci była niewierno po tylu rokach małżeństwa? No ja myślę, że po tylu rokach małżeństwa byś już też mogła mieć, ale rozum. To chcesz powiedzieć, że jak do teraz rozumu nie miała, albo co? No, chyba nie, bo inaczej by za ciebie nie wyszła, ale... Proszę cię. Ty uwidzisz kąsek papiera, ja? A hned na mnie, zaraz, łaa!
Ładnie, ale ja tu widzę usta, nogi, lebo ja nie wiem, co tu jeszcze pisze wszystko. Anna, tyś mi je niewierno, a ja to powiem, jak to widzę. Ty idziesz z każdym. Ja. Mon Sherry, uspokój se. Bądź tu obok mnie, siednij se. Ja? Uspokój se, ja ci to zaraz wytłumaczę, ja? Czyje to je i skąd to je? Chodź jeszcze raz. Spokojnie. No, uvidíš, usmieješ se. Ja? No. Ale ja už se smiejem. Ja se tak smiejem. Podívej se. Ja se smiejem. Ty smieje, nieverno, a jako pan. Ty idziesz z każdym. Coś to powiedział? Ja? No, ja? Może idę z każdym? Idziesz z każdym. Wypluj te słowa, bo to będzie ostatni. Wypluj to słowo. Jeszcze raz to powiesz, Amorfiu. Mówi. Proszę cię. Ja. My nigdy z nikim. A ty tu takie rzeczy na mnie. Pój. Ja. Pój. Z każdym, abyś to wiedziała. Teraz jo. I ja idę za tymi dziełchami, co też idą z każdym. Też? Idę! Abyś wiedział, idę! Też śpi, tu lajęta! Oj! O, mądrie! Mądrie, dzierż mnie, pryteczki! Jak on może powiedzieć, że jo idę z każdym? Jo, tako dziołcha z dobrze wychowanej rodziny. O takim francuskim wychowaniu! A on powie, że... Ja idę z każdym. Ja idę z każdym. Tak niech aspoń roz to bidzie, prawda? Alfredzie, połóż to. Połóż to, ci mówię. Idziemy. Gratuluję. Kajmy pani dżungler. Połóż to. To nim. Jak to żyj? Nim, to... Co? Jaki sektor? Łóżka? Teraz mówił, że idę z każdym! Kochana pani, pytaczki, nie nalegajcie! A czemu nie? Chcesz powiedzieć, że je do ciebie staro? Albo że ci se nie podoba? To zaś nie. Bóg mi świadkiem, że pani je atrakcyjną propozycja. To se nie godzi. Ja tu je w służbie. A widzisz, teraz żeś to sum powiedział. Jeżeś tu we służbie, to znaczy, że mi możesz co? Służyć. Wszystko jedno, chłop jako chłop. O, ale dziś oni mają jakąś w swojej formie. Jak to myślisz? No tak, bez oficjalit. A co? To ty potrzebujesz jakieś zaproszenie? Specjalne zaproszenie, co? No to zaś nie. A takie zaproszenie może być? Idę na to. Jeden zakładek. Jeden. Poczt. Jeden zakładek, ja? Ja pierzinę mądrze, jedną dość. Dość, zrobiło z tymi strasznie ciepło. Pyszana. Nigdy nie nosi, ale jest to sobie bez tych... Przyszła! Ja ci prawie gdzieś o niego. Lewa czy prawo struna? No i znów po środku. Jak to pani myśli? Zapamiętaj sobie, do dycki z prawej! No, niech se tu pani czuje, jakby się we mnie. Dość tych rzeczy! Do roboty! Buty na dół! Pana pani, to iż to nie ma dwa razy szczęśliwe. To nie ma szczęśliwe? Chcesz powiedzieć, że ze mną nie zaznosz szczęści? Nie, to znaczy ja. Dość tych rzeczy, idę na to. Czy to robisz pierwszy raz? Ha ha ha!
Gotowy? Gotowy. Może być ganz fajnie. Aneczko moja! Anulko, kaj żeś je! Aneczko! Gdyby o cały czas chodził w parku, głowek se przeluftował, jako jo, jako jobek se niewierno. Nie je gańba przed tebą. Aneczko moja, nie gniewaj się na mnie. Co robisz w łóżku? Wiesz, jak ci byłeś na mnie taki zły, aż mnie siwnica strzepała. Aneczko moja, przebacz mi to, ale jak długo byłby to pociągłeś też? Jak się ta zimnica strzepała, co gdyby chce zagrzać? Ja? No nie. Chodź mnie zagrzać, ja! To będzie zaraz przy ciebie. Ja cię przykryję za krzyża, ja? Ja cię tam bolą. Chodźesz, nie? Nie, ja cię przykryję. Tak, Rot, że to dzisiaj już nareszcie wyszło. Wiesz, dla mnie to cię taka zmiana, taki nowy, świeży powiew. Ja to się rada. Aspoń raz za czas. A jaki spokój tu mają, co? Słyszysz? A sposób w klideczku mogę poczytać gazetę. Przymył żeś se? Że mam nową fryzurę? Wczoraj, że była w salonie? Nie. Jutro muszę do krawcowej po nową suknię, żeby se ci podobała. A co powiesz na moje pazurki? Piękne? Podobają się ci? No, piękne. Moc piękne pazurki. Ale coś ci tego brakuje, nie? Jakiś pierścionek, coś z czerwonym oczkiem, aby mi pasowało ku pazurkom, co? Nie. Co, ni? Jak masz swoje, tak ni? Ale koteczku, ni, to ja zaś... Słuchaj, o. Tu se przez to, że ci Chińczycy zaś kupili, no... A co mi tam po Chińczykach? Ja akurat chińską herbatę piję, a i tam od Chin daleko. Tak, co daje z tym pierścionkiem? Ja, złoteczko, złądymy do złotnika. Nie bój się, złądymy. A tak rozmyślą. Że jak sobie pazurki na inną barwę namaluję, trzeba na zieloną, to ten pierścionek z
czerwonym oczkiem nie będzie pasować. Co myślisz? Ja. Co? Koteczku, złożymy do złotnika, a kupię ci dwa pierścionki. Z czerwonym, a i z fioletowym oczkiem. Ale ja o zielonej babie mówiłam. I chodź, z fialowym byłby fajny. Przedponił drzwista! Słyszysz? Doś idzie. Nie, to się ci zdało. Gretka, pójdź! Zagrumy se na schowki. Na schowki? No, chłopce se mi teda nie chce. Ale ja uvidíš bez randa. Ale jsem rada, že se mohl na chvíle šednout. Když jsem se na tom kole pání, jsem rada, že se spočnu. Choď, ti naši panově jsou ganz fajní, co? Ale což to víš, kaj by nám bylo, kaj jindí, no. Ty Alfi, myšlouješ kedy o tom, jaký by to bylo, kdyby my to my byli bogatí, kdyby my měli taky měškání. Taki ładne, jeździlibyśmy se po świecie, mielibyśmy kupa służących, wszystko byśmy mieli, a nie robilibyśmy nic. By było fajne, co? To wiesz, jak rozmyślam. Wszystko jak temu naszemu panowi niesiem ten kieliszek, jak zawsze. A wy chłopi wszystko nie o jednym. Ale już o jednym dni. A gdybym miała ta sukni, co nasza pani, a ta złota, no gdyby mi to aj... Lepi pasowało, że? Jeszcze ja. Zgrabniejsza niż ona, co? Jeszcze ja. Jak isto? Mówisz to, jakbyś ją kiedy widział zableczoną. Nie to już, jako, kiedy, a kaj? No, tak mów ze mną, jak kiedy, a kaj? Ale to już. Gdybyś ty, dziełko, wiedziała, a widziała. Mówiłeś co? Nie. To znaczy ja, mój problem, bogaci i tak nigdy nie będziemy. Tak se tego musimy użyć, jak ci naci nie są. Tak co, tak zagrujmy se na te schowki? No dobre, jak będę stara, to już mnie nie rozkładać nie będzie. Idę pikać. Zajączek? Może być. Tak, idziemy pikać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idziemy. Alfi! Alfi! Zajączek twój idzie. Zajączek, no zaś. Jak to wyski? Oduszki. Alfi, łóżek tu je. Dzień dobry. Tak, ludzie. Dzień dobry. Podać są kawę, herbatę albo co ostrzejszego? Dwa razy whisky? Jedna z lodem. Jedna z lodem, dwa razy whisky. Ktoś idzie, włożyliby się tam jeszcze po ludzie? Ja se myślę, że sztyżo se tu jakoś wlezymy. Filip, se utre taki inszy, niż ten mój stary pierda. Ty się porządny chłop, nie jak Robert. Chudy jedyć wygląda jak drot z Paryzola. Idzie cała moja. Ja wiem od Roberta, że już komplement nie słyszała roki.
tym, ma jenom tą swoją robotę, tą swoją firmę. A stejnie nie wiem, co furt mo. Do ma wszystko nagotowane, naważone, posprzątane. Szkoda mówić. A wiesz, co je jeszcze ciekawe? Że po ślubie zapomniał wszystko to, co umiał przed ślubem. Co tu wymyślisz? A co tu cyganisz? A wobec, co ty tu robisz? Ale co ty tu robisz? Ty byś miał mieć we firmie, co byś mi powiedział? To by się ci podobało, aby ja siedział we firmie, zarobił pieniążki, które teraz utracisz tu z takim... No, a ciekawe, że ci głowa nie boli. Nie mówiła, że ją głowa boli? Nie mówiła. No, bo jak ma być ze mną, to ją zawsze głowa boli. Boli, a wiecki boli z ciebie. To macie wówec nie ma, bo ty se przyjdziesz spocony z tego swojego skwoszu. Myślami kaj indzi. To Filip, to je klasa. Ale poczekaj, co tu właściwie robisz? Nie. Jak nie? No nie. Skąd jesz tam było z podłóżka? Nie. A coś tam? Nie. Ty tam kogoś masz? Nie. Co tam idę ci dać? Puść mnie. No to, co to tu są za nogi? Co to? No to tu nie? No. Robert, ze słuszką! Nie. Ze słuszką nie. Ze słuszką nie. Ktoś to tam jeszcze ktoś je? No chyba muszę podziwać, kto to tu jeszcze je? Sus Maria! Z Alfredy! No tak tam jeszcze ktoś je? Alfredy mi! Ja już tu nic się dalej! I tam skludza! Ale ty mi po czemu byś tam była też? Kochana pani! No to co? Aha! Tak to je ona! To je tak twoja! Ja ją unuszę! No ja cię jeszcze mam! Fajnie w tych kąpielach, ja jestem tak rada, że my tu przyjechali. Człowiek se tak odpocznie. Te procedury, masaże, to bagno, super, super. A ta maserka wiedziała, kajmo przycisz, co taci? A tyle ludzi wiela tu człowiek spotko znajomy, nie znajomy. No, podziwaj się kogo widzę. No witajcie, no co wy tu robicie, no Karol, no witaj. No Jolka, no ciebie bym tu nie czekała. Pa. O, przebocz. Nic, fryzura no, może być. Może. Toż tak, co wy tu robicie? No. Byżeście zaś do kąpieli przyjechali. No, jasne, no. No w ogóle se, bo mnie dziwi, boście tak ładnie o tych kąpielach mówili. Masaże, procedury, wieczór potańcować, a tak. Potem barabara. Było! No tak fajnie, że my się tu tak spotkali. No, ale Julka, muszę przyznać, że ci to pasuje, tak jak się żeś odmłodniała, a taki fajny bukiet. No dziwej se, no. Bukiet, podziw jak pachnie. Nowy pierścionek, że dostałaś czerwonym oczkiem. To tu bukietu tak mi pasuje, że? Pasuje, on jest no. Taki romantyczny, wiesz? Co? Tyś tu je... No ja tu nie, ja tu je z moim... Julka! Miśkiem? Ale nie, z moim Robertem! Julka, Kasie! No Julka, ja cię hladu! Podívej se, no, zegnął, że ci te kolonady. Ty lazerské oplatky, co ty tak strašně možná ráda. Ty je taky milý. No nic, koho jsi potkala? Ježiš, v šoku, jo, tež. No zdravím. Milo mi. No. Karol. Robert. Hej, no, jak dlouho my se neviděli? Měsíc. No, dva měsíc, dva měsíce. Poslouchej, no. Něco musíš pít? No musím, no. No ci musi powykładać, jak jest zdrowy z tego. No nie problemy. Wiesz, wiele tego się zmieniło za tym miesiąc, co by się nie widzieli? Nie mów. Posłuchaj. Wiesz,
Ja tak rada, żeś tu jest z Robertem, bo ja sam myślała, żeś tu jest ty, a ty moralno powinnaś. Ale co ci będę wykładać? Być to w ogóle nie wyszło. No miała cię posłuchać, no tak, że była głupio, no. Ten Misiek to był romantyk, ale jeny na papierze, no nic klasy, tego nie, no, no nic tego nie było, no. A Robert jest od tego czasu jak wymieniony. To są teraz podarunki, śniadanie aż do łóżka. Ale... Furt mi udowadniał, jak mnie morot, a i se pamięto to, co umiał przed ślubem. Ale... Pięknie. Miała cię posłuchać, głupio, że była, miała cię posłuchać. A i jak se tak dziwą na twojego Karola, jak mówił wtedy u was o tej małżeńskiej niewierności. Pytam cię, jak jeszcze raz se bym chciała pojczać klucze od waszego mieszkania? A jak? Pytać, gdybych chciał pojczać klucze od twojego mieszkania, kiedykolwiek. Niech do mnie pierą czasnie.